Witam Was, moi drodzy. Dziś mamy piątek wieczór i zrobiliśmy sobie domowego drinka mojito. Piliśmy podobnego w restauracji i sprawdzaliśmy różne przepisy i wpadliśmy na pomysł, że zrobimy coś podobnego. Prawdziwe mojito, takie prawdziwe, jakbyście chcieli zrobić domowe, składające się na przykład z wódki, bo możecie dodać wódkę lub biały rum, w zależności co macie. No to do takiego klasycznego dajemy tylko 40 ml wódki lub właśnie białego rumu. Uzupełniamy wszystko wodą gazowaną, dajemy lód, dosyć sporą ilość lodu, może to być lód kruszony albo zwykły, dużą ilość mięty, cukier trzcinowy. Wszystko razem mieszamy, no i macie gotowego po prostu klasycznego drinka mojito, a my chcieliśmy troszeczkę to urozmaicić, ponieważ w restauracji, w której byliśmy, piliśmy z sokiem nektarynkowym. Również możecie nektarynkę wycisnąć, aby mieć sok naturalny. My kupiliśmy sok gotowy o smaku klementynka 100%. Daliśmy trochę erytrolu, dlatego żeby zaoszczędzić sobie kalorii, ponieważ nie mamy akurat cukru trzcinowego. Ale jeżeli byście chcieli sobie zrobić z takim gotowym sokiem, to po prostu 40 ml wódki, sok, trochę wody gazowanej, lód i oczywiście duża ilość mięty i macie domowego drinka. I smakuje naprawdę podobnie do tego, którego piliśmy w restauracji, także jeżeli macie ochotę, to polecam, bo jest bardzo prosty przepis do zrobienia, składający się praktycznie z czterech składników i macie coś pysznego. Także życzcie nam smacznego, a ja łączę się z Wami później. Buziaki! Zobaczcie, jaki piękny chodnik szary, mięciutki, kupiliśmy w sklepie Aldi. Jest prześliczny, tu możecie zobaczyć, tak wygląda. Jeżeli chodzi o wymiary, coś nie chcę sfokusować. To jest 66 na 200 cm. Jeszcze był w kolorze ciemniejszym, ale ten ciemniejszy był na 150 i troszeczkę szerszy, ale krótszy. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na ten. Także jeżeli jesteście zainteresowani, cena 26,99 w Aldi. Warm and cozy. Możecie go położyć sobie na przedpokoju, albo w pokoju, albo właśnie w kuchni, tak jak my. Wcześniej mieliśmy brązowy, a teraz mamy taki. No i jeszcze pod spód podłożyliśmy te takie antypoślizgowe siatki z Ikei. Także słuchajcie, wygląda niesamowicie, a to jaki jest miękki, to po prostu nie da się tego opisać. Także jeżeli jesteście zainteresowani takim chodniczkiem, to lećcie do Aldi, bo jeszcze na pewno są. Unboxing nowego tostera Breville. I tak się prezentuje. Taki vintage'owy wygląd ma na dwa tosty. I zobaczymy potem, jak się sprawdza. I tell my young
cześć moi drodzy, witam się z Wami z takiego właśnie kadru. Ja już jestem gotowa, wyszykowana. Dzisiaj jest środa, 3 listopad. Na początku vloga mogliście zobaczyć wstawki z soboty, tak, z piątku i z soboty. Takie urywki, co robiliśmy, co kupiliśmy. A dzisiaj zaczynam jakby nowego vloga. Ja już jestem gotowa, jak już mówię, włosy lekko przyprostowane. Założyłam sobie dzisiaj taki golf, no pół golf powiedzmy, bo nie jest tak całkiem pod szyję, z H&M-u. Ja go kupiłam kilkanaście lat temu, ale bardzo go lubię, bo jest taki w miarę cienki, ale ciepły. Jeansy z Nexta, pod spodem zwykła czarna koszulka. Jeszcze butów nie założyłam, słuchajcie, jest tylko 4 stopnie teraz na dworzu, także myślę, że założę sobie jeszcze jakieś szaliki, cieplejszą kurtkę. Torbę biorę mojego shopperbaga, tą co zawsze. Uciekam do miasta, bo to jest praktycznie jedyny dzień, środa, kiedy mogę wszystkie sprawy sobie poogarniać, ponieważ jak wiecie, cały tydzień pracuję, a w weekendy, no weekendy też spędzam inaczej, także nie wychodzę na zakupy. Także moi kochani, jak wrócę już z centrum, no to na pewno do Was się odezwę i powiem Wam co nieco, co kupiłam. No i odezwę się do Was na pewno. Także miłego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia potem. Hej buziaki! No i pokazuję się Wam już w całościowym stroju dnia, jak na Syberię. Słuchajcie, ubrałam sobie taką czapkę. Ta czapka jest Sticky Maxa, ja ją kupiłam chyba z 4 lata temu. Czerwony szalik, taki w czerwono-białą kratkę. No i moja parka ze Sport Directu. Ona ma taki gigantyczny kaptur. To jest parka, no taka już typowo zimowa i ona jest, o ile dobrze pamiętam, Kangol. W razie czego też wzięłam rękawiczki, o jest jakieś oblazłe, słuchajcie, Adidasa, takie polarkowe. No i jeżeli chodzi o torebkę, no to wezmę tą moją shopperbaga z Primarka. A jak będzie mi bardzo zimno, no to nałożę sobie kaptur, patrzcie jaki ona ma wielgachny, gruby kaptur i kurtka. Jest tak, Kangol. Kangol i kurtka jest w rozmiarze 12, to jest parka, tak samo można ją sobie staliować i ona jest bardzo ciepła, ma kieszenie i też ją kupiłam chyba ze 4 lata temu, także ja uciekam do miasta. Wolę się ubrać ciepło, wiecie, bo jest tylko 4 stopnie, w ciągu dnia ma być 10. I odzywam się do Was później, no zima przyszła do Anglii, co tu dużo mówić. Także buziaki, mam nadzieję, że u Was jest dużo cieplej i do zobaczenia potem, hejka. Powiem Wam moi drodzy, że rękawiczki się przydały, bo jest masakrycznie zimno. Odczuwalne jest 5 stopni, a w Anglii to jakby było chyba minus 5. Także naprawdę jest zimno, żałuję, że nie założyłam jeszcze getrów pod spodnie i butów moich agów ciepłych na porzut, bo jest aż para z buzi leci. Naprawdę zima do Anglii przyszła, mam nadzieję, że u Was jest cieplej. No i odzywam się do Was potem. Cudownej pogody, buziaki. Za 100 funtów. Nie wiem, czy coś w ogóle widać, ale świetne, co? Jestem, moi drodzy. Witam Was ponownie w drugiej części vloga. Słuchajcie, czy Wy też tak macie, że brakuje Wam czasu na wszystko? Tak jak mówiłam, mamy środę, mój dzień wolny, jest po godzinie 14, więc szybciutko nagrywam dla Was haul zakupowy, co udało mi się kupić i biorę się za obowiązki domowe, ponieważ muszę ugotować obiad. I to jest odwieczny problem po prostu tego dnia wolnego, że wiecie, robicie wszystko w ten dzień, co powinniście zrobić, no nie wiem, w tygodniu, no to jest jedyny dzień, gdzie mogę iść na zakupy, coś zrobić dla siebie i nagrywać ogólnie. Doświetlam się ringiem i światłem, ponieważ jest mega ciemno jakoś, słuchajcie. Dobra, pokażę Wam szybko. Pokazywałam Wam poprzednio. Albo pokażę Wam teraz, no zobaczę, czy pokażę Wam to po prostu po tym holu, czy wcześniej. Nasz chodnik szary, który kupiliśmy w Aldi. Jest to szary chodnik, taki wiecie, no po prostu chodnik, możecie sobie tam położyć go, nie wiem, na przedpokoju albo w kuchni. To tam, gdzie chcecie. Pokażę Wam go na pewno i był za 26,99, także jeżeli jesteście zainteresowani,
to lećcie do Aldi, bo był ciemnoszary i jasnoszary i był jeszcze też węższy, także jak Wam tam pasuje. No i kupiliśmy jeszcze toster. Toster też Wam podlinkuję. Toster nie jest żadna współpraca. Toster kupiliśmy za własne pieniądze. Słuchajcie, tak wygląda ten toster. Jest kremowy ecru. Też go na pewno zobaczycie. I jeszcze z tej serii można sobie dokupić czajnik. Jest to toster z Breville. Na dwa tosty uznaliśmy, że na dwa nam wystarczy. I troszeczkę mi przypomina Smeg. Wiecie, jeżeli znacie sprzęt Smeg, taki ecru, po prostu no, chciałabym mieć wszystko z tej firmy. I czajnik, i toster, ale no, jest to bajecznie droga firma. Tak wygląda ten toster. Jest kremowy, taki troszeczkę vintage. Ja Wam go podlinkuję, model. Ale jest bardzo fajny. Fajnie się sprawdza, bo już go użytkujemy. Podlinkuję Wam go na pewno, to sobie tam będziecie mogli wejść. I jeszcze w Aldi, oprócz tego chodnika, udało nam się kupić, słuchajcie, 3 super świeczki. Także jeżeli jesteście zainteresowani, taka nowość, bo w Aldi są te klasyczne co zawsze, plus takie nowości, jak na przykład, one są zakręcane w słoiku, chocolate brownie i ta pachnie, słuchajcie, obłędnie. To po prostu pachnie jak ciasto zamknięte czekoladowe w słoiku. Coś niesamowitego, pachnie cały pokój, całe mieszkanie pachnie tą świeczką. I one były chyba za 2,69? Tak, coś koło tego, 2,69. Około 2,70 za sztukę. Wzięliśmy sobie chocolate brownie. 312 gram jest tych świeczek. Chocolate brownie. Druga to salted caramel. Też pachnie bardzo mocno. I tylko był, aha, był jeszcze jakaś cherry chyba była. To wzięliśmy te trzy, a tamtej wiśniowej już nie chcieliśmy. I ostatnia to marshmallow fluff. I ta pachnie najbardziej delikatnie, ale również pięknie, słodko, jak wata cukrowa, cudownie. Także takie 3 świeczki w Aldi, także jeżeli macie Aldi u siebie, 2,69 funta, nie złoty, to lećcie do Aldi. A jeżeli chodzi o dzisiejsze zakupy, no to wiecie, musiałam pozałatwiać sprawy, byłam i w aptece, i w Tesco, i na zakupach spożywczych, tego Wam nie będę pokazywać, chociaż no nie wiem, taką ciekawostką jest chlebek, którą dzisiaj kupiłam. Jest właśnie slice fruit. To jest po prostu chleb z rodzynkami, jest przepyszny. Ja go teraz kupiłam z Tesco i taki macie również w Aldi, jeżeli jesteście zainteresowani. To ten z Aldi też Wam polecam, bo jest przepyszny. Też jest, on jest po prostu z rodzynkami. I my go sobie tak robimy, że tostujemy go i na przykład ja go jem z samym masłem, jeżeli już w ogóle jem. A mój narzeczony jest szynką i serem normalnie, ale jest przepyszny ten chleb. No i tylko kupiłam jeszcze cukinię i chleb barbutą, co to Wam nie mam co pokazywać, cegłów spożywczych i serki wiejskie. Także tutaj nie ma nic szczególnego, wiecie, co pokazywać. Z takich miszmasz, co dzisiaj kupiłam, no to w polskim sklepie chciałam kupić kopiko, niestety nie było, więc kupiłam cukierki pszczółka, kofi, amo, takie cukierki kawowe. I tu macie smak espresso, Irish coffee, latte i cappuccino orzechowe. I one są w gorzkiej czekoladzie i w środku są o smaku kawy. Także jeżeli w polskich sklepach one są często na wagę albo takie paczkowane. Ja kupiłam paczkowane za funt 0,9, firma pszczółka. Także zobaczcie sobie, bo są dobre. Są pyszne. Anglicy się w nich zakochali, słuchajcie, w pracy. Jak poczęstowałam kilka osób, to jedna babka, Angielka, poszła do polskiego sklepu i kupiła, mówi, 2 kilo i w ciągu weekendu wszystko zjadła. Także, no, samo świadczy o sobie. To kupiłam te cukierki. Następnie kupiłam mój ukochany puder L'Oreal Infallible, 24 godziny fresh wear, 120 vanilla, bo chcę mieć zapas, wiecie, nie chcę takiej mieć sytuacji, że po prostu się mi skończy i nie będę miała tego pudru. Także po prostu kocham go na życie i jakoś, no, jak używałam podkładów, no, nie mam czasu na to. Po prostu rano tylko puder i tyle. Teraz jeszcze krople kupiłam, te moje Murine High Fever Relief, te, o których Wam mówiłam już nieraz, te na podrażnione oczy dla alergików w Superdragu. One kosztują też około 4 funtów, ponad chyba 4. W Superdragu jeszcze kupiłam odżywkę koloryzującą Stresemme, firma, kolor Mask Light Blonde, po prostu Light Blonde. Zobaczymy, jak się sprawdzi. On się trzyma chyba 5 minut na włosach. I ona ma w środku taki kolor, nie wiem, ciemny, taki brązowawy. Nie wiem, no zobaczymy. W każdym bądź razie, wiecie co? Zaraz Wam powiem o tych włosach. Dalej te zakupy, bo ja tu nie chcę wody lać, moi kochani.
Właśnie kupiłam, bo dzisiaj oglądałam taki filmik babki, która zeszła z naturalnego, na swój naturalny kolor włosów z bardzo jasnego platynowego blondu. Ja mam farbę oczywiście, nie wiem czy w grudniu nie pofarbuję, słuchajcie, całych włosów, a mój odros jest taki szaro-mysi, ciemny blond, tak jak ma przeciętna Europejka, przeciętna Polka. No i kupiłam sobie ten John Frieda Go Blonder, ja już kiedyś miałam, to jest spray. To ma za zadanie po prostu rozjaśnić Wam włosy o kilka tonów. To jest na tej zasadzie. Ja już to robiłam, słuchajcie, kiedyś, setki razy. To jest po prostu spray. Wstrząsacie sobie, jak umyjecie włosy, spryskujecie sobie odrost. Ja będę spryskiwała odrost, tak? Bo można tym całe włosy spryskać. I potem włosy suszycie i tyle. I to ma za zadanie, tam niby po 4-5 razach mają być widoczne efekty. Ale efekty, myślę, są widoczne już po dwóch użyciach. Jakieś lekkie, że ten odrost po prostu zlewa się Wam z włosami. Że nie jest taki, wiecie, odcinający, że macie odrost i mega jasne włosy, tylko on pomaga w takim przejściu, wiecie, jakbyście mieli sombre po prostu, na tej zasadzie. Teraz jeszcze w New Looku, słuchajcie, kupiłam metalowe słomki, metal straws, w kolorze rose gold. Cena 6,99. Są 4 sztuki i szczoteczka tutaj w środku jest do czyszczenia tych słomek. Chcieliśmy takie metalowe, ponieważ są wielokrotnego użytku. Niby znaczy jak dużo użytkujecie, no to potem może czuć być ten metal, no ale chcemy spróbować nie takich plastikowych, tylko na przykład no metalowe. Może się sprawdzą, zobaczymy. Dajcie znać, czy mieliście metalowe słomki. Teraz jeszcze w H&M-ie byłam dzisiaj i słuchajcie, chciałam kupić taką sukienkę dzianinową. Ja Wam podlinkuję w ogóle tą sukienkę, ale niestety nie ma jej stacjonarnie w sklepie, ona jest tylko online i u nas w Anglii dostępna jest tylko online beżowa, a wiem, że w Polsce jeszcze jest czekoladowo-brązowa, czarna, biała chyba i beżowa, z tego co pamiętam. No ale niestety nie było. Tego swetra, który widzieliście na H&M, mierzymy tego tutaj zapinanego, takiego długiego, co tak mi się podobało, też już nie było, została jeden, jedyny XL, że wszystko wykupione. Kożuszków też już nie było, też wykupione, tylko były z kapturem i krótsze, no dobra, także zakupy średnie. Ale co chciałam kupić, bardzo chciałam kupić, słuchajcie, jeżeli wymarzną Wam stopy, to ja co roku na dziale męskim, powtarzam, tam gdzie wiszą wszystkie skarpetki, kupuję w cenie 4,99 skarpetki, jedna para kosztuje 4,99 i teraz była taka promocja, kup 3 za 2, ja mam size 40-42, bo ja mam 41-40, czyli to jest 7,5 między A9 i dwie pary wzięłam, znaczy nie, jedną parę wzięłam taką w te norweskie wzory, taką w renifery, a dwie pary w takie śnieżynki. I co jest, słuchajcie, niezwykłego w tych skarpetkach, to to, że te skarpetki są z wełny. To znaczy się one w ogóle absolutnie nie gryzą, są bardzo mięciutkie i mają w składzie wełna melanż. No i tu jest skład. Jest tak, 65% akryl, 13% wełna, 11% poliester, 5% wiskoza, 1% poliamid. Tak. No i właśnie jest ta wełna i one są przez to bardzo ciepłe i ja kocham te skarpetki na zimę. A teraz zwłaszcza jak się robi zimno, no to kocham i mam takie już 4 pary. Mam te 3 i chyba czy jeszcze jedną albo dwie, jakoś tak. Miałam jedną albo dwie, kupiłam jakoś parę lat temu i są super, się sprawdzają, polecam. To tyle. Jeszcze w H&M-ie z wyprzedaży, to ja Wam na pewno przymierzę i zobaczycie, jak w tym wyglądam. Kupiłam skórzane spodnie 38, rozmiar 10, przecenione z 19,99 na 8 z tych wyprzedaży. I są to po prostu spodnie skórzane. One wyglądają jak zwykłe spodnie dresowe. Tutaj mają normalnie ściągacze i mają na dole gumkę. Zawsze chciałam takie spodnie, z tyłu nie mają nic na tyłku, z przodu jeszcze mają kieszenie. Także zobaczymy, jak one się w ogóle, słuchajcie, będą sprawdzać. Jak to się będzie nosić, czy to w ogóle, nie wiem, da radę prać? No niby tak, w 30 stopniach. 100% poliester. No zobaczymy. Przymierzę i ocenię. Zawsze chciałam takie spodnie, fajnie wyglądają, widziałam u wielu dziewczyn. Zobaczymy. Także te spodnie jeszcze w H&M-ie. I teraz Kiki Max. Teraz najlepsze, moi kochani. Mój ukochany sklep, jeden z ulubionych Tiki Max. Też mam również Paragon i będę Wam mówiła po kolei, co się udało mi się kupić.
Pierwszą rzeczą, najlepszą po prostu w cenie 9,99 jest to Martha Stewart, tak się nazywa, White Pumpkin, jakiś Citrul Blinch. Jest to świeczka, taka wielka, słuchajcie, o zapachu White Pumpkin i pachnie ona jak Janki w ogóle wygląda, zobaczcie, wygląda jak Janki, pachnie obłędnie. Tak delikatnie, tak jesiennie, tak cudownie. Nie jest absolutnie taka mocna jak ta Vanilla Pumpkin, ta jest taka bardziej delikatna, no po prostu taka otulająca, tak bym to nazwała, taka ciepła. Zaraz ją odpalam. Także no zobaczymy. I świeczka była w cenie 9,99. Martha Stewart i to jest White Pumpkin. Także zobaczcie sobie, może u Was w Tiki Maxie też taka będzie. Były przeróżne, były jakieś waniliowe, jabłkowe, no a ja się zdecydowałam na tą, bo nie chciałam też takiej, wiecie, bardzo mocnej świeczki. Kolejną bardzo fajną rzeczą to są skarpetki i getry. Słuchajcie, to są getry silki, termalne getry Warm and Cozy, 300 w czarne large. To nie są getry, to są rajstopy. Brawo ja, chciałam getry, no dobra, rajstopy termalne. Rajstopy termalne będę nosić w cenie 3,99. Coś takiego. To mają właśnie fajne takie skarpetki, różne tego typu rzeczy. Bardzo fajną rzeczą, no to jeszcze kupiłam sobie Green Treat Cozy Socks, 3 pary, super soft, cena 4,99, 3 pary takich skarpetek do spania. Szare w różne paseczki, białe w jakieś tam szaro-beżowe paski, w ciemno-szaro, jasno-szare, no po prostu różne kombinacje pasków, a jedne są chyba całe beżowe, takie bardzo mięciutkie. Ja kocham spać w skarpetkach, dajcie znać, kto śpi w skarpetkach. Czasem nawet jesienią i zimą. Albo na przykład robię tak, że śpię bez skarpetek, a rano wstaję i pierwsze co to od razu właśnie zakładam takie skarpetki. Też tak macie? Albo śpicie w skarpetkach, dajcie znać. I co mnie bardzo zainteresowało, to są skarpetki, dwie pary Couture Kaszmir Blend. Skarpetki z dodatkiem kaszmiru. One tutaj mają takie, że wiecie, możecie komuś dać na prezent, możecie wypisać. Cena 7,99. I właśnie te skarpetki w składzie, gdzieś tutaj mieliśmy skład, mają 28% wiskoza, 10% akryl i 10% kaszmir i 1% elastyk. I są takie bardzo przyjemne i są dwie pary. Także no zobaczymy, jak się będą sprawdzały. Bardzo fajne w ogóle mają skarpetki, słuchajcie, w Tiki Maxie. Bardzo duży wybór, także każdy znajdzie to dla siebie. I z rzeczy kosmetycznych, które jeszcze udało mi się kupić właśnie też w Tiki Maxie, no to słuchajcie, tak, pierwszą rzeczą jest to cień z Anastasia Beverly Hills w cenie 3,99, Tiger's Eye po prostu, i to jest taki kolor zielonej oliwki, to jest po prostu taki zielonkawy cień, chciałam taki kolorek, taki wiecie, taka brudna oliwka, coś na tej zasadzie. One są bardzo fajnie, się nakładają, się nie osypują. Możecie sobie włożyć do jakiejś kasetki Tiger Eye, po prostu. Macie także, macie takie plastikowe opakowanie. Możecie to tak, albo o, na tej zasadzie i sobie do jakiejś tam metalowej kasetki wsadzić. Ja sobie to do kasetki na pewno schowam, albo będę tak trzymała. Taki oliwkowo-zielony. Dużo mieli z Anastazji właśnie cieni, jakieś tam bordowe, brązowe, także zobaczcie sobie. Kolejną rzeczą, co mnie, słuchajcie, bardzo interesuje, ale ja sobie tego, o, nie otworzyłam, bo po co, nie? A nie mam nic ostrego, słuchajcie, moi drodzy. Dobra, kolejna rzecz to jest Glowing With Ted Illuminating Highlighter Powder z Ted Baker w cenie 7,99. I to jest, słuchajcie, rozświetlacz. Bardzo fajny. Takie śliczne złote opakowanko. Heavenly. Chyba tylko jeden kolor był. Było tam mnóstwo. Tu piękne lustereczko, wiecie, z logo, ale zobaczcie, jak on jest przepięknie karbowany. Mega. Po prostu cudo, cudo, cudo.
On jest w kolorze takiego, słuchajcie, szampańskiego złota. Cudowny rozświetlacz. No przepiękny. Ja kocham takie kolory. Złoto mieniący się na szampański odcień. I tak jest, zobaczcie, pięknie karbowany. Prześliczny jest. Także taki rozświetlacz. I zaraz Wam jeszcze pokażę kolor tego. Dobry wieczór. No i ostatnią rzeczą to jest cień Trio Eyebrow Kit. Po prostu ja wzięłam w kolorze Milk Tone. Jeszcze był Dark Tone, ale ja wzięłam Milk Tone. I to jest takie kolory ma. Ja myślę, że, no nie wiem, tego bym miała używać. Albo wszystkie trzy mieszać. No zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. I tu ma jeszcze taką boczną kasetkę otwieraną, gdzie macie pędzelek, szczoteczkę i pincetkę. Spadło. Także taki cały zestaw. Myślę, że, no nie, może ten Dark mogłam lepiej wziąć. No nie wiem, moi drodzy. No zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. To jest Milk. Także, no nie wiem. Ten ciemny będzie spoko. No, zobaczę. I ten secik był w cenie 2,99 funta. Także to tyle z moich dzisiejszych łowów zakupowych. Na pewno będę miała następnym razem włosy, to użyję tego. No zobaczymy. Na razie dam sobie na luz, słuchajcie. Albo użyję tylko tej odżywki. Powiem Wam, czy to się w ogóle będzie sprawdzało. Także to tyle w tym filmie. Ja szybciutko uciekam do obowiązków domowych. No i cieszę się, że byliście ze mną. Dajcie znać, czy też śpicie w skarpetkach i czy lubicie Tiki Maxa. No i w ogóle, piszcie komentarze, subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. Dajcie znać, co myślicie o moich włosach, czy powinnam je pofarbować, bo nie chcę ich przyciemniać. Wiem, że tak robią, że można by było je przyciemnić, no ale nie wiem. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, żebym nie zapomniała, to chciałam Wam polecić serial You. Obejrzeliśmy pierwszy, drugi, trzeci sezon, a to już pierwszy, drugi oglądaliśmy, pierwszy obejrzeliśmy dawno, drugi obejrzeliśmy niedawno i teraz zakończyliśmy trzeci i wiem, że ma być jeszcze czwarty. Powiem Wam, bardzo fajny serial, bardzo psychologiczny, tak bym to nazwała. Nie spodziewałam się takiego zakończenia, ale jest coś w tym serialu z życia, naprawdę. Serial You jest dla mnie takim, słuchajcie, serialem, gdzie możemy też zaczerpnąć czegoś dla siebie, ponieważ dużo jest na temat, ja wiem, że oni tam, wiecie, mordują i w ogóle bla bla bla, chodzi o to, o relacje międzyludzkie, o relacje w związku, że powinniśmy być drużyną, że powinniśmy się wspierać. No zresztą w ogóle serial jest no fajny, powiem Wam, fajny, także jeżeli nie macie co oglądać, to serial You obejrzyjcie koniecznie. No i teraz kolejnym serialem, który zaczynamy oglądać, będzie drugi sezon Lock and Key. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, nie macie co oglądać, to Lock and Key. Pierwszy sezon był dla mnie petarda. Jest to serial opowiadający o, że rodzina dostaje w spadku dom, zamek i zaczynają w nim znajdywać magiczne klucze. Ale to są takie klucze, wiecie, do umysłu, do przeszłości, takie magiczne klucze. Także też się to fantastycznie ogląda i można to oglądać z dziećmi, mogą to oglądać dorośli, jest super, super. Także no jak zacznę i skończę drugi sezon, to na pewno Wam powiem, czy warto. No i tyle. Żegnam się z Wami. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was do kolejnych filmów, do subskrybowania kanału, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco i dajcie znać, czy chcecie więcej vlogów, czy filmów mierzymy. Bo widzę, że podobają się ludziom bardzo filmy, mierzymy, na przykład, no najwięcej z H&M-u, chyba najbardziej, jest najbardziej pożądany H&M. Także to tyle, nie przedłużam, życzę Wam cudownej pogody, dużo zdrówka, mam nadzieję, że jesteście zdrowi, bo teraz jest zimno i choróbska się czepiają, no ale mam nadzieję, że jesteście zdrowi i tyle, ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do kolejnych filmów, jeszcze raz buziaki, pa! No i słuchajcie, tak się prezentują te spodnie, one mają kieszenie, są jak dresowe, ale wiecie co, ja nie wiem, czy ja ich nie oddam, dlatego, że jak się chodzi, to one tak strasznie szeleszczą, podwijają się do góry, no nie wiem, dziwne są, dziwnie się w nich czuję i nie wiem, czy po prostu ja bym w ogóle nosiła i strasznie, zobaczcie, jak się podwijają do góry, także jak macie skarpetki, no dziwne, naprawdę bardzo dziwne spodnie. Także to tyle. No i jeszcze raz się z Wami żegnam. Buziaki, pa!
I tak prezentują się te świeczki. Chocolate brownie, salted caramel and marshmallow fluff.